Witajcie moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Jak słyszycie w tle, sąsiad robi remont i teraz jest nawet cicho dość, ale bywa odwrotnie, dlatego stwierdziłam, że nie będę dzisiaj za wiele gadać, za to zrobimy razem makijaż i przetestuję paletę z Affectu Lunar. To jest paleta, na którą długo polowałam i w końcu odpuściłam, powiem szczerze, a gdy ją dostałam od ekipy z mojej starej pracy w prezencie, no to bardzo, bardzo, bardzo się ucieszyłam i dzisiaj razem przetestujemy. Jak widzicie, makijaż powiek mam już prawie gotowy, w sensie taką bazę makijażową, czyli korektor, puder, no i podkreślone brwi, także przejdziemy już od razu do makijażu tą paletą. Przepiękna jest, powiem wam szczerze, jak ją zobaczyłam pierwszy raz, to wow, na żywo prezentuje się fenomenalnie. Ma również lusterko, ale ja nie przepadam za lusterkami w palecie, także nie zachwycam się tym jakoś szczególnie. Przejdziemy teraz do makijażu. Wy usłyszycie również mój głos, ale nagrany trochę później, bez tych efektów dźwiękowych, także ja się zabieram za makijaż. Koniecznie dajcie mi znać, czy używałyście paletę Lunar z Affectu i co o niej myślicie. Dzisiaj głównie chcę się skupić na makijażu powiek, no bo chcę przetestować paletę, ale listę wszystkich kosmetyków, które użyję do makijażu, znajdziecie w opisie pod tym filmem. Także ja już nie gadam, tylko przechodzę do malowania. Łyczek herbatki i jedziemy z tym makijażem. Najpierw oczywiście nakładam beżowy cień i nakładam go w wewnętrznym kąciku, a także pod łukiem brwiowym, czyli standardzik, a ten beżowy cień jest przepiękny, o czym później też wam opowiem. Kolejny cień, który użyję, to taki piękny, brzoskwiniowo-różowy cień, chociaż ma delikatną nutkę też brązu. Idealny cień na załamanie powieki do każdego makijażu i właśnie nakładam ten cień na załamanie takim dość puszystym, rzadkim pędzlem i trochę się tu nablenduje, chociaż powiem wam, że przy tych cieniach zauważyłam, że nie trzeba się tak namachać, żeby była piękna chmureczka. Teraz sięgam po ciemny brąz, taki ciepły ciemny brąz i nakładam go w wewnętrznym kąciku. Używam takiego dość małego, płaskiego pędzelka, bo chcę uzyskać dosyć dużą pigmentację, no i mieć kontrolę nad cieniem. Także nakładam w wewnętrznym kąciku, a także w zewnętrznym kąciku. No i tu teraz będzie, moi drodzy, zabawa. Będę dokładać, rozcierać, ale już teraz mogę wam powiedzieć, że ten cień jest przepiękny, zarówno na całą powiekę, jak właśnie tak jak teraz robię w zewnętrznym i wewnętrznym kąciku. To jest tak piękny cień, że brak słów. No i teraz sięgam po poprzedni pędzelek, którym nakładałam ten brzoskwiniowo-różowy cień i blenduję. Jeszcze wrócę do tego pędzla nieraz. Kolejny cień, który nakładam, to właśnie ten brzoskwiniowy-różowy kolor i dokładam go. Tak naprawdę rozcierając dokładam koloru, żeby była chmureczka i żeby było fajnie zbudowane oko. No i co ja teraz robię? Moi drodzy, jeszcze czyszczę. Bardzo ważne jest to, aby ten makijaż był taki wyblendowany, czyściutki. Ciemnym brązem, najciemniejszym w tej palecie, będę zaznaczać zewnętrzny kącik takim malutkim kuleczkowym pędzelkiem. Dokładam, rozcieram, dokładam, rozcieram i tak w kółko, ale chcę, żeby ten zewnętrzny kącik był fajnie podkręcony, podkreślony, dlatego tutaj skupiam się na nim chwilę dłużej i używam takiego dość precyzyjnego pędzelka, którym chcę
mieć taką kontrolę. No i jak już się wyblenduje i dołożę jeszcze tego ciemnego cienia ze 3 razy, to powstanie taka super chmurka i przejście między tymi brązami, brzoskwinią. Naprawdę piękny efekt. I tak naprawdę, gdybym nie dokładała już błysku, to mogłabym wklepać na środek powieki jasny matowy cień i też by było bardzo fajnie. No ale wiecie, że ja lubię błysk, więc będzie. Póki co czyszczę wewnętrzny kącik, ale tak jakby od góry beżowym cieniem, takim płaskim, bardzo precyzyjnym pędzelkiem, bo troszeczkę mi się tam przeblendowało i zrobiła się taka plama, a ja nie chcę plam. Teraz chcę błysku, tak jak mówiłam przed chwilą, błysk na sam środek powieki ruchomej. Jak widzicie, nakładam precyzyjnie tam, gdzie miałam pustą przestrzeń, bez brązów, bez żadnego innego cienia, ponieważ najlepiej się przyklejają cienie nakładając palcem, to tak właśnie robię. Wklepuję, dokładam, wklepuję, dokładam. Im mniej na palcu, tym lepiej, bo wtedy nakładamy konkretną ilość. On nie będzie się bardzo sypał. Także tutaj dokładam ze 3 razy palcem, ale takie bardzo cieniutkie warstwy. Malutkim, precyzyjnym pędzelkiem w wewnętrznym kąciku nakładam jasny, błyszczący cień, żeby rozświetlić ten wewnętrzny kącik i dodać takiego fajnego efektu. Bardzo mi się to podoba. Teraz wracam do ciemnego brązu i delikatnie zaznaczę linię rzęs. Mogłabym powiedzieć, że namaluję taką delikatną kreseczkę, ale ja tak naprawdę tylko zagęszczę moje rzęsy, a ten cień jest fenomenalny właśnie do przyciemniania zewnętrznego kącika, jak i robienia kreseczki, czy po prostu takiej rozdymionej kreski. Teraz sięgam po glitter primer z NYXa i będę dokładać błysku. Chcę, żeby był bardziej widoczny, dlatego idzie tutaj glitter primer i precyzyjnym pędzelkiem dokładam na tą lepką warstwę błyszczący cień, który już tutaj nakładałam, ale jest mi mało. Wytuszuję teraz rzęsy maskarą z Eveline i to jest ulubieniec 2021 roku. Zresztą oddzielną relację z takimi ulubieńcami kosmetycznymi, pielęgnacyjnymi i kolorówkowymi znajdziecie na moim Instastory w zapisanej relacji. Zostawiam Wam link do tej relacji w opisie. Koniecznie zobaczcie. I co ja teraz robię? Nakładam podkład, oczywiście. I tutaj podkład z Glam Shopu i to jest mój kolejny ulubieniec z zeszłego roku. Moim zdaniem jeden z lepszych podkładów na rynku. Fajnie kryje i pięknie wygląda na skórze. Tak samo jak korektor z L'Oreal Infallible Mortal Concealer w kolorze 322. Nakładam pod oczy i na niedoskonałości. I potem tym samym pędzlem, którym nakładałam podkład, rozcieram pod oczy, nakładam puder pod oczy z Glam Shopu. To jest mój kolejny ulubieniec z zeszłego roku. I puder, taki sypki HD z Glam Shopu, kolejny ulubieniec. W zasadzie tutaj do makijażu twarzy używam samych ulubieńców. Konturownia, czyli paleta, w której są idealne, perfekcyjne produkty do konturowania i ogólnie podkreślania skóry. Dzisiaj w użyciu, zresztą bardzo często widzieliście w zeszłym roku właśnie tą paletę. Róż z tej samej palety nakładam delikatnie i to jest taki różo-rozświetlacz, przepięknie odświeża skórę, kolejny mój ulubieniec. No i sięgam teraz po ten ciepły brąz i precyzyjny pędzelek. Nakładam go na dolną powiekę, w zasadzie na 3/4 dolnej powieki.
Teraz ścieram tym moim ulubionym różowo-brzoskwiniowym cieniem, żeby to wszystko taką całość tworzyło. I tutaj sobie trochę poblenduję. Następnie biorę beż i jeszcze wszystko wyblenduję, żeby to była naprawdę taka chmureczka. Sięgam teraz po najciemniejszy brąz i zaznaczę dolną powiekę. Zrobię taką cieniutką kreseczkę w zewnętrznym kąciku, tak mniej więcej do połowy dolnej powieki. Sięgam teraz po błyszczący, jasny cień i taki precyzyjny pędzelek i nim rozświetlę wewnętrzny kącik dolnej powieki, żeby to oko było takie fajnie odświeżone i pięknie wyglądało. Tak samo jak usta. Na ustach szminka, raczej błyszczyk matowy z Narsa, w przepięknym kolorze. Jak to zastygnie, to zaraz zobaczycie, to będzie wyglądało przepięknie. Teraz oddaję głos samej sobie, by podsumować dzisiejszy makijaż. Ja się świetnie bawiłam, a wy dajcie koniecznie znać i zobaczcie, posłuchajcie, co myślę o dzisiejszym makijażu i palecie z Affect. Tak się prezentuje gotowy makijaż paletą Lunę z Effectu i muszę Wam powiedzieć, że praca tymi cieniami to była czysta przyjemność. Blend perfekcyjny, kolory mocno nasycone, nieprześwitujące. Wiecie, jak się nakłada, to one nie rozmywały się nagle, tylko można było je do chmurki rozblendować albo nasycić tak, żeby były konkretne kolory widoczne. Bardzo, bardzo jestem zadowolona z tej palety i muszę przyznać, że jak porównuję jakość cieni z Affectu, to tutaj widzę ogromny skok, bo te cienie są bardzo miękkie, wręcz powiedziałabym takie jedwabiste, bardzo mocno nasycone i przyklejają się do powieki. Nawet te błyski, gdybym nie użyła kleju, to myślę, że też normalnie by siedziały na oku i pięknie wyglądały. Zresztą we wewnętrznym kąciku nie nakładałam glitter primera i zobaczcie, jak to pięknie się mieni. Także ja jestem bardzo, bardzo zadowolona. Cieszę się, że ją mam i zostawiam sobie tutaj na toaletce, bo moim zdaniem to jest taka paleta, którą spokojnie możemy zrobić makijaż dzienny, wieczorowy, imprezowy. Mamy tu przepiękne błyski. Mamy bardzo neutralne, codzienne maty. Mamy też bardzo fajne, ciepłe, i chłodne kolory. Jestem bardzo mocno zaskoczona, bo na zdjęciach ta paleta nie wyglądała tak efektownie, jak wygląda na żywo. I muszę tu powiedzieć dwa słowa o beżu, bo jak wiecie, ja jestem maniaczką beżowych, matowych cieni. To jest perfekcyjny beż. Mocno napigmentowany, ale nie robiący efektu podkładu, wiecie, o co mi chodzi. Tylko właśnie taki mocno napigmentowany, świetnie rozcierający się cień, że ja Wam bardzo serdecznie polecam paletę Lunę z Affectu, a teraz wydajcie mi znać, co myślicie o palecie, co myślicie o dzisiejszym makijażu. A oczywiście możecie sobie zamienić kolor ust na jakiś nude albo delikatnie różowy. Ja miałam ochotę dzisiaj na takie mocniejsze usta przy tym mocniejszym oku. Moim zdaniem fajnie to wygląda. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o tym makijażu. Zostawcie kciuka do góry, a my widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Buziaki!